kolejnej dyskusji, do której prowadzi nas pan Waldemar Bydek, który między innymi jest członkiem zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości i dziś opowie nam o wieloletnich już tak doświadczeniach z setkami studentów na temat edukacji ekonomicznej, ponieważ jesteśmy w takim miejscu szczególnym jak Uniwersytet Ekonomiczny i grupa uniwersytetów, które uczestniczą w tym kongresie, właśnie się pała ekonomią, ale tak nie do końca potrafimy zrozumieć, czego potrzebują studenci i jak oni rozumieją dzisiejszy rynek. Także bardzo prosimy. Próbuję się zastanowić, jak to zrobić w tym czasie. Tym bardziej, że bardzo chcę przed wyjazdem wysłuchać tej ostatniej prezentacji o grach, bo mnie zainspirowało to i zaciekawiło. W związku z tym spróbuję dużo szybciej niż miałem, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał się skontaktować, jesteśmy do dyspozycji. Ja na początku spróbowałem, mając nadzieję, że będziemy więcej mieli czasu, wybrać kilka najważniejszych elementów z takiego badania Narodowego Banku Polskiego dotyczącego generalnie stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków. To badanie zostało zrobione 2 lata temu pod jeszcze egidą pani prezes, wiceprezes NBP-u, a dzisiaj prezes giełdy, pani Zalewskiej, i pokazać kilka najważniejszych elementów i wniosków, które z tego badania wypływają. Całe badanie jest dosyć szerokie, jest dostępne na stronie NBP-u. Po pierwsze, w ciągu ostatnich kilku lat jest pogłębienie się jak gdyby takiej subiektywnej oceny braku wiedzy, podstawowej wiedzy ekonomicznej, chociaż jednocześnie w tym samym czasie znacząco wzrasta i systematycznie wzrasta liczba osób, która chciałaby się czegoś dowiedzieć. Mamy wrażenie, że to wynika trochę z problemów ekonomicznych. Jak wszystko jest dobrze i wszystko dobrze działa w ekonomii, to nikt się nią nie interesuje. Jak zaczynają się kłopoty i zaczynają się kryzysy, to ludzie zaczynają sobie zadawać pytania. Bardzo dobrym objawem jest to, że ponad 2/3 Polaków, tych licząc szkoły i uczelnie i wzwyż, chce się czegoś dowiedzieć. To jest dobry objaw. I kłopot jest tylko taki, że generalnie nie wiedzą czego. To znaczy oni wiedzą, że chcieliby się czegoś o finansach dowiedzieć. Jak się pytamy ich, a czego byście się chcieli dowiedzieć w szczególności, to nie ma tej wiedzy i świadomości. Generalnie też jest tak, że wiedza się uśrednia. To znaczy jest coraz mniej ocen tych bardzo dobrych i bardzo złych o swojej wiedzy, a coraz większa jest grupa tych, które mówi, że średnią wiedzę posiada. To jest trochę efekt edukacji na poziomie szkół i to, przepraszam za to, co powiem, w miejscu, gdzie jesteśmy, szkół poniżej uczelni. Tak? Rzeczywiście tam zrobiono dużą pracę w ostatnich kilkunastu latach, żeby tą podstawową wiedzę o przedsiębiorczości ekonomii zrealizować. Trochę inaczej jest na uczelni. Bardzo ciekawa, aczkolwiek chyba oczywista rzecz, związana z tymi problemami ekonomicznymi systemu emerytalnego z ostatnich lat, czyli że jest, gwałtownie rośnie potrzeba i w zasadzie, jeżeli dzisiaj się pytamy, o czym byś chciał się dowiedzieć, to jeśli ktoś w ogóle wie, to z reguły jest to kwestia emerytur. I to nie dotyczy już tylko i wyłącznie, tak jak kiedyś, osób, które mają powiedzmy 40+, 50+ i już zaczynają myśleć o emeryturze, ale w coraz większym stopniu i w ciągu ostatnich 2 miesięcy spotkaliśmy się z ponad 2000 studentów w całej Polsce, dyskutując tylko o systemie emerytalnym. Tu to zainteresowanie na poziomie 20-30-latków jest w tej chwili ogromne. Tak? Mamy też bardzo niepokojący sygnał, to jest ten drugi punkt, że w porównaniu z 2009 roku istotnie przybywa w ogóle osób, które uważają, że to państwo powinno się pewnymi elementami zająć. Tak jak kilkanaście lat wcześniej jednak każdy chciał wziąć sprawę w swoje ręce. Trochę ten system pomocy społecznej, trochę odwrócenie systemu emerytalnego powoduje, że no skoro państwo zabrało te pieniądze, no to niech teraz państwo się nami w przyszłości martwi. Ale co jest ważne, ci, którzy chcieliby coś zrobić sami i wiedzą, to są ci, którzy w jakiś sposób zetknęli się z edukacją ekonomiczną. Tak? Oni myślą inaczej, oni myślą trochę w kategoriach tego, co sami mogą zrobić dla siebie na przyszłość. Tak, oczywiście. Czy uważa pan, że to się bardzo wpisuje w ogólny trend, gdzie podąża młode pokolenie, Bernie Sanders, wszystko ma być prospołeczne. Oni uważają, że państwo ma się opiekować i oni już nie czują tych czasów socjalizmu, im się to nie kojarzy negatywnie, tylko z takim kolektywizmem, co jest w ich przestrzeni bardzo pożądane. Na pewno tak, to pewnie długa dyskusja, do której
mogę się kiedyś z Państwem zapisać, bo to jest wiele czynników wynikających nie tylko z ich pokoleniowej, bo taka mowa, że to pokolenie jest winne, bo się zmieniło. Nie, tam ludzie są mniej więcej tacy sami. Trochę się zmienia przestrzeń wokół nich. Jeżeli państwo w latach 90. głównie mówiło, weź sprawy w swoje ręce, zrób coś, wypracuj, zapracuj i tak dalej, to okej, to historyczne powiązanie i świadomość mojego pokolenia, które jeszcze stało w kolejkach jako dzieci, była ważna, to czego oni dzisiaj nie mają, ale mam wrażenie, że dużo ważniejsze jest otoczenie zewnętrzne, czyli to, co widzą wokół siebie, to, co widzą w państwie, to, co widzą jak gdyby w całym systemie. Jeżeli system mówi, będziemy opiekuńczy, powinniśmy się opiekować, to państwo się, jeżeli państwo tak mówi, to ci młodzi ludzie tak to przyjmują. A dlaczego tak jest, to oddzielna pewnie rozmowa, bo to jest pewna moja własna teoria, która mówi, że mamy demokrację niestety osób niepracujących, niewytwarzających. I to demokracja osób niewytwarzających powoduje wzmocnienie opieki państwa, no bo one zawsze będą głosowały za tymi, którzy mówią opiece państwa. 200 lat temu w Anglii prawo głosu miał ten, kto płacił podatki. A dzisiaj w większości głosują ci, którzy nie płacą podatków. No to oni głosują w takim, tworzą takie państwo, które zapewnia im pewne świadczenia. Czy to jest możliwe na dłuższą metę, to pewnie długa dyskusja. I to jest ciekawy wynik tego badania. Oczywiście rolę głównego edukatora w tym zakresie edukacji ekonomicznej, wszyscy podkreślają, powinna być szkoła i nauczyciele. Oczywiście media, instytucje państwowe powinny uczelnie, powinny szkoły i tak dalej. Trzeci punkt jest z mojego punktu bardzo ważny, bo w zasadzie bardzo rzadko i w zasadzie wskazuje się w tych badaniach, że same instytucje finansowe, sektor bankowy, sektor finansowy, no to nie jest jego rola. I to jest o tyle dla nas ważne, istotne, że de facto w dużej mierze to właśnie sektor finansowy, tak jak i inne sektory w swoich zakresach, realizuje te zadania, bo gdzieś one tam umykają instytucjom państwowym, tak jak wielu innych elementów. I tu chciałem pokazać Państwu nasze doświadczenia bardzo szybko, chociaż te doświadczenia są rzeczywiście dosyć długie. Ja osobiście realizuję te projekty od ładnych kilku lat, ale już na studiach kiedyś w Toruniu realizowałem ogólnopolski projekt edukacyjny i te doświadczenia dzisiaj nie dotyczą już setek, tak jak Pani powiedziała, ale dziesiątek tysięcy młodych ludzi, bo projekty, które w tej chwili realizujemy w ramach tych trzech instytucji, czyli pod egidą Związku Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości, gdzie zwróciła Pani uwagę, że między innymi jestem właśnie, bo i Centrum Prawa Bankowego, gdzie również jestem w zarządzie w ramach realizacji projektów edukacyjnych, to jest bezpośredni kontakt, bezpośredni podkreślam, w tej chwili z około 80-90 tysiącami osób co roku. Zaraz Państwu pokażemy gdzie. Jeden z programów to jest program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, gdzie współpracujemy ze 130 szkołami w całej Polsce, realizując różne elementy i różny zakres tematyczny, bo tematy tych wykładów, spotkań, drzwi otwartych są jakby uzgadniane z koordynatorami uczelniami. Mam wrażenie, że jak słuchałem dzisiejszych wystąpień, to praktycznie wszystkie Państwa uczelnie są. Bardzo ważnym elementem wszystkich naszych projektów jest to, że są to projekty realizowane przez wiele instytucji. Zaraz Państwo zobaczycie też dalej, czyli zarówno z Parlamentem Studentów, jak i KRAS, ale wiele instytucji sektora finansowego usiadło przy jednym stole, uzgodniło jeden przekaz ekonomiczny, który chcemy realizować. Tutaj powiem bardzo ważną rzecz, że naszym założeniem jest nie kształcenie wybitnych studentów. To znaczy my nie chcemy kształcić wybitnego ekonomisty, który będzie później ministrem finansów, bo on się kształci zupełnie gdzie indziej, w zupełnie innym trybie i tak dalej. My chcemy istotnie podnieść przeciętną wiedzę podstawową ekonomiczną przeciętnego studenta, a jaki jest dzisiejszy przeciętny student, to Państwo wiecie lepiej ode mnie, a Pan Profesor umie sobie porównać do okresów niestety sprzed 40, 30, 20 lat. Przeciętny student dzisiaj to niestety nie jest przeciętny student sprzed 30 lat. To jest zupełnie inna osoba, o zupełnie innym poziomie, która ja osobiście miałem przyjemność zrobić w ciągu 2 miesięcy kilkanaście wykładów na temat systemu emerytalnego i nie ukrywam, że na niektórych uczelniach ekonomicznych albo uczelniach posiadających wydziały ekonomiczne, no ten poziom wiedzy jest ciężki, powiedzmy, tak? Jeżeli mam 100-osobową grupę 3, 4 i 5 roku ekonomii i nikt nie jest w stanie w przybliżeniu podać
skali budżetu państwa w Polsce, to mnie to przeraża, bo jak ci ekonomiści mają potem cokolwiek robić. W ramach tych naszego projektu są to i wykłady, i spotkania. Uczestniczymy w konferencjach takich jak dzisiaj, ale uczestniczymy też i od kilkunastu miesięcy jesteśmy intensywnie zapraszani na rozmaite duże konferencje. W prawym górnym roku konferencja w Krynicy. Półtora tygodnia temu prezentowałem program w Rzeszowie na kongresie 590 jako praktycznie jedyny program edukacyjny w Polsce. Bardzo ważnym elementem tego, co zaczęliśmy robić, to próba współpracy i przenoszenia tej wiedzy również przez media akademickie. Zebraliśmy pod egidą programu rok temu media akademickie, zresztą w poniedziałek widzimy się z nimi kolejny raz, drugie forum mediów akademickich, tym razem w Gdańsku na Politechnice Gdańskiej i na Uniwersytecie Gdańskim. Świetna współpraca. Po pierwsze pomagamy im się rozwijać i wspieramy jakby rozwój mediów akademickich, a oni w zamian, jak gdyby można powiedzieć, promują i piszą o zagadnieniach ekonomicznych w takim podstawowym zakresie. Tak, tak jak mówimy, nie kreujemy tutaj jakiejś wysokiej wiedzy ekonomicznej. Pracujemy z nimi w grupach, tak jak widzicie Państwo, kilkadziesiąt mediów akademickich, które z nami współpracujemy, organizujemy im wizyty też w instytucjach finansowych. Drugim projektem takim największym, który realizujemy, to jest Baxel, on jest skierowany w tej chwili do gimnazjalistów, za chwilę wchodzi również do szkół średnich. Jeśli reforma wejdzie w życie, to automatycznie wylądujemy w podstawówkach z tym projektem. To jest też projekt, który w tej chwili jego skala to jest około 45 tysięcy dzieciaków co roku, do których fizycznie trafiamy z lekcjami, to znaczy lekcje prowadzone są przez wolontariuszy sektora bankowego, co, tak jak powiedziałem, jest dla nas specyficzne ze względu na tą uwagę, że my tego nie powinniśmy w zasadzie robić, tak? Ale robimy tak jak w innych częściach. Tak jak Państwo widzicie, jest dosyć duże grono instytucji, ale co jest najważniejsze, jest to i takie przesłanie całego tego programu i wszystkich naszych programów edukacyjnych jest to program sektorowy. To nie jest program do promocji informacji o jakimkolwiek konkretnym banku, jakiejkolwiek konkretnej instytucji. Powiem Państwu w tym momencie, coś takiego w marcu, prawdopodobnie te dwa projekty będą prezentowane jako projekty polskiego sektora bankowego na Europejskim Tygodniu Edukacji Ekonomicznej, co roku ogłaszanym przez Europejską Federację Bankową i mamy wrażenie już w tej chwili, że są to w tej chwili największe sektorowe projekty edukacyjne w Europie. Poszczególne banki robią je, swoje własne, ale takie, gdzie grupa instytucji się zebrała i postanowiła przekazać pewną podstawową wiedzę ekonomiczną, są to w tej chwili już największe projekty tego typu w Europie. Cztery tematy podstawowe lekcji, nie będę wchodził w szczegóły, jak projekt jest realizowany, ale jednym z zadań dużego programu edukacyjnego, który realizuje Związek Banków Polskich przy pomocy i we współpracy z tymi instytucjami, o których mówiliśmy, to jest integracja i współpraca z instytucjami, które zajmują się edukacją ekonomiczną, bo jest ich mnóstwo. Też można było długo mówić, niedawno skończyły się prace w Ministerstwie Finansów, których wnioskiem było jedno, że projektów edukacyjnych jest mnóstwo, ale jakbyśmy weszli do przeciętnej szkoły w Polsce, to w niej żaden projekt się nigdy nie odbył. Ale jakbyśmy spisali, czyli skala pojedynczych projektów jest nieistotna i to jest też trochę moja uwaga do Państwa w dzisiejszej konferencji, może na dole powinienem powiedzieć, że te niektóre elementy i projekty są bardzo fajne. Tylko one się zamykają w bardzo wąskich gronach i mało kto o tym wie. I jednym z elementów naszego programu edukacyjnego jest tworzenie takiej platformy, gdzie będziemy próbowali wyszukiwać, powiedzmy sprawdzać i rekomendować do użytkowania i promować te najlepsze elementy, najlepsze rozwiązania, najlepsze symulacje, rozmaite, tak jak przed chwilą to projekt pokazany, promować go w całej Polsce we wszystkich uczelniach, które z nami współpracują. Tak jak widzicie Państwo, w tej chwili już za kilka dni mamy pierwsze seminarium z kilkunastoma instytucjami, z którymi rozmawiamy, jak edukacja ekonomiczna powinna być prowadzona, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, który nie ma Narodowej Strategii Edukacji Ekonomicznej. Nawet Rosja dopracowała się Narodowej Strategii Edukacji Ekonomicznej, co ciekawe, przy pomocy polskich specjalistów, którzy pojechali tam i przygotowywali. Dzisiaj rano właśnie, widzicie Państwo datę, dzisiaj rano uruchomiliśmy kolejną edycję konkursu BanLisk, który jest symulacją, roczną symulacją zarządzania bankiem, robioną od kilkunastu lat na bardzo wysokim poziomie. I ja powiem tylko tyle, jeżeli Państwo, bo ja bardzo chcę
chcę i będę próbował jak najpóźniej wyjść posłuchać o tej prezentacji o grach, jeżeli ona za chwilę będzie, bo to może być przydatne w naszych projektach edukacyjnych, ale jeżeli nie będę mógł zostać, to wtedy będę gdzieś tam się odzywał wcześniej. Jeśli Państwo chcecie się więcej dowiedzieć, albo uczelnie chcą jakoś zacząć rozwijać tę współpracę z nami, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jedno szybkie pytanie. Jak Państwo sobie radzą edukacją ekonomiczną, kiedy Pan mówi, że Ministerstwo Finansów, jak mamy wrażenie, że to jest całkowity rozdźwięk. Polityka, a wiedza ekonomiczna, która w ogóle się nie pokrywa, to jest ta grupa, która jest tego. Jak to wygląda w projektach? Ja powiem tak, no, jeżeli ktoś mówi, co jest ekonomią, a co jest polityką, dzisiaj to trudno powiedzieć w ogóle, co jest teorią ekonomii, bo jak patrzymy na teorię ekonomii, to się okazuje, że nie wszystko się zgadza z teorią, co fizycznie istnieje. Pod względem edukacji państwo w zasadzie nie istnieje, tak? Pod względem edukacji. To, że próbuje i chce, to jest jedno, to, że jest niezdolne, to jest drugie. A mam wrażenie, że Pan się pytał o coś innego. Że mówimy o edukacji ekonomicznej, a de facto Państwo robi zupełnie rzeczy sprzeczne z logiką ekonomiczną. Tak? I to dla części studentów ekonomii jest zrozumiałe, ale pamiętajmy, że studenci w Polsce to nie tylko studenci ekonomii i zarządzania. Dla większości studentów niestety przyjmują demagogię ekonomiczną. Ona jest bardzo łatwa do przyjęcia i zaakceptowania przez ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, nie mają kontaktu z pracownikami naukowymi na uczelniach ekonomicznych. A drugi powód to jest taki, no i Państwo doskonale o tym wiecie, tak? Jeżeli Pan profesor pamięta czas, gdzie 100 tysięcy studentów w Polsce istniało i funkcjonowało i to była elita, jeżeli jest 2 miliony studentów, okej, po zmniejszeniu 1,5, to już nie jest elita i przeciętny poziom kształcenia w tych grupach gwałtownie spada. I tak jak mówię, dobra uczelnia, dobry kierunek, tylko co z tego, jak tam podstawowej wiedzy. I jak nie mają podstawowej wiedzy ekonomicznej, to przyjmują tą demagogię, która funkcjonuje, tak? Dziękuję.